Złoch, witam i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Ligowiec i zarazem ostatni w tym sezonie. Gryf niestety przegrywa 1-0 na zakończenie tych rozgrywek, a razem ze mną dzisiaj bezpośrednio po meczu trener Jarosław Kotas. Dzień dobry. I Piotr Kołc, kapitan drużyny. Witam. Panie trenerze, wydawało się, że po tej radości z Niepołomic sprzed tygodnia tutaj możemy się pokusić o jakiś fajny akcent na zakończenie sezonu. Niestety Rozwój wygrywa, no ale nie ma to też chyba płakać nad rozlanym mlekiem. Rozwój cieszy się z utrzymania, Gryf jakby nie było też. Tak, no na pewno jako sportowcy chcieliśmy ostatni mecz wygrać, bo każdy mecz chcieliśmy wygrać. Ułożyło nam się to źle w tej pierwszej połowie, trochę jakbyśmy przespali ten początek, dostaliśmy tego karnego, można się zastanawiać, był czy nie był. Nam takich karnych, no niestety, przez całą rundę nikt nie dawał. Druga połowa pokazała, że chłopacy jednak mają ten charakter, tymi cechami utrzymaliśmy tą drugą ligę dla Wejherowa, dlatego trochę na razie się smucimy, ale myślę, że za pół godziny będzie znowu radość. Piotr, gdyby nie ten słynny już w zasadzie remis w Niepołomicach, no to dzisiaj mielibyśmy nerwówkę i to niezłą. Z tym, że pozostaje oczywiście jeszcze pytanie, czy gdyby sytuacja była troszkę odwrotna, gdyby Gryf walczył tutaj dzisiaj o wszystko na własnym boisku, to jednak na Rozwój byłaby troszkę inna taktyka i ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej? Na pewno ten remis w Niepołomicach dał nam spokój i to ciśnienie zeszło, tydzień był luźniejszy. No i to też ten początek meczu na pewno pokazał, że gdzieś tacy jesteśmy trochę myślami gdzie indziej i dopiero po tej straconej bramce ta złość sportowa w nas zadziałała i później chcieliśmy to na pewno odrobić. No ale wiadomo, nie dopisało też na pewno szczęście, bo w drugiej połowie na pewno przycisnęliśmy rywala i było tych sytuacji. No ale my swoje zrobiliśmy, utrzymaliśmy się i dzisiaj też również się cieszymy. Dzisiaj ten mecz w ogóle zaczął się fatalnie, bo od bramki z rzutu karnego w czwartej minucie. Panie trenerze, niektórzy twierdzą, że faulu nie było, inni mówią, że może coś faktycznie się stało. Jak to wyglądało z perspektywy ławki trenerskiej? Trzeba rozpocząć od tego, że obrońca w polu karnym, jak ma piłkę na nodze, trzeba to wybić, nie? A my kombinujemy. Kombinowaliśmy tak z Radomiakiem, gdzie Brazylijczyka sfaulowaliśmy, tak samo było w siatce Tarnobrzeg. Dajemy taki pretekst, że sędzia może nas pokarać. I jakoś tak przez tą całą rundę, patrząc na tych sędziów, nikt nas jakby nie pokochał, od razu karny, nie? Nas demolowali, Chwastek Robert pokazał koszulkę rozerwaną, nawet żółtej kartki przeciwnik nie dostał, a my karnego, wolnego, chyba znowu z 7 żółtych kartek, ale cieszy to, że właśnie te wszystkie przeciwności, nasze kontuzje, urazy, to była nasza taka słodka tajemnica, bo my wiemy, ile chłopacy tutaj zdrowia zostawili. Ja mówię, Michał Marczak ostatnie 2 tygodnie założył na ręką, w gipsie trenował, zdejmuje tylko na mecz i grał. Czyli chwała chłopakom, że to utrzymali. Nie analizujemy już, czy był karny, czy nie był. Skończyło się 1-0, mamy trochę czasu, żeby ogarnąć się. Piotr, wracając jeszcze na moment oczywiście do tej całej sytuacji rzutu karnego, można było z góry zakładać, że Rozwój Katowice walczy tutaj o wszystko i wyjdzie pewnie z nastawieniem albo na mocne kontry, albo gdzieś narzucenie się do ataku od pierwszych minut. Czy ten faul troszkę spada w takiej sytuacji na barki obrońcy, który grał na granicy faulu w polu karnym? No, uważam, że jeżeli się dyktuje rzut karny, to musi być on ewidentny. Natomiast tutaj była sytuacja sporna i sędzia podjął taką, a nie inną decyzję. Natomiast gdzieś błędy na pewno zaczęły się szybciej, bo szybko rozegrali rzut z autu, my gdzieś przysnęliśmy, no i mówię, to są takie stykowe sytuacje, więc obrońca musi się 2 razy zastanowić, czy wsadzać tą nogę, czy nie. Ja uważam, że Paweł, nie wiem, czy był tam kontakt, czy nie, natomiast równie dobrze mógł to odpuścić i to nie jest tak, że od razu ktoś pchnie sobie tą piłkę i strzeli bramkę. Tam jeszcze jest paru kolejnych innych zawodników, których trzeba albo minąć, albo trzeba oddać dobry strzał, dlatego czy Paweł, czy wcześniej Przemek Kamiński, jak faulował z Radomiakiem Leandro, to są takie pochopne decyzje, które gdzieś zaważają na przebiegu meczu. No, z Radomiakiem udało nam się to odbić, natomiast tutaj nie i trzeba to jakoś tak kalkulować, mówię, w obronie, bo sam teraz gram w tym środku obrony i wiem, że jak napastnik gdzieś nabiega na mnie, no to trzeba być uważnym i nie można iść na raz i no, trzeba uważać. Panie trenerze, z tych początkowych minut, jeszcze przed 10 minutą, zanim wybiła tutaj na zegarze świetlnym, 2 sytuacje z udziałem Lelenia. Najpierw Piotr podawał głową przy jakiejś tam wrzutce i było groźnie, bo Dawid się pomylił, no ale 9, 9. minuta i tam było obronienie strzału głową, dosyć niezłego strzału. Jakby nie było, bilans się chyba zrównoważył i ten młody golkiper dostał trochę tą szansę na koniec sezonu, żeby pokazać, że faktycznie coś z niego jeszcze tutaj w Wejherowie może być? Nie wiem, jakie ma Dawid plany. To jest bardzo ambitny chłopak, podchodzi profesjonalnie do tego, co robi i tylko pokazywać jako wzór
ale też nie miał łatwej sytuacji. Miał wieś aferę i dla bramkarza na pewno jest lepiej, gdy wie, że jest numer jeden i broni. A tak raz pogra, potem znowu ławka, potem znowu pogra i ta taka niepewność się wkradała. I brak tej komunikacji z Piotrem, Piotr też raz z wiesiem, raz nie jest łatwo. Ale mówię, mieliśmy taki sezon trudny, dlatego my cały czas się cieszymy, że się utrzymaliśmy. A Dawidowi, ja mówię, trzeba tylko mu gratulować, bo to był dobry jego występ. Piotr, w tej pierwszej połowie pomimo porażki 0-1 jeszcze tych sytuacji trochę się nastwarzało. 14 minuta Marczek po dośrodkowaniu, 16 minuta Chwastek miał też bardzo dobrą sytuację i strzał prosto w bramkarza i tych akcji trochę się narobiło jeszcze przed przerwą. No na pewno jakbyśmy to odbili na 1-1, mecz by był zupełnie inny. No Robert miał na pewno bardzo dobrą sytuację, natomiast ta piłka też taka lekko skozłowana szła, uderzył myślę tak instynktownie, chciał trafić gdzieś płasko, żeby nie przerzucić, a natomiast bramkarz tak w ciemno chyba poszedł gdzieś tam w krótki róg. Ja też z mojej perspektywy to tak nie do końca dobrze widziałem, natomiast sytuacja wydawała się dobra. Natomiast Michał, gdzieś ta piłka tam przeszła, szedł do końca, tam chyba nie zdążył. Mieliśmy parę też rzutów rożnych, nic takiego mega klarownego, natomiast mogliśmy to odbić. Panie trenerze, jeszcze 24 minuta do przerwy. Mońka miał całkiem niezły strzał z dystansu i ogólnie jakby zliczyć tę liczbę sytuacji podbramkowych, to jednak taki całokształt pierwszej połowy wcale nie na taki duży plus rozwoju. Nie, no my wiemy, że jesteśmy w siebie groźnym zespołem, dlatego mówię, ciężko się gra, gdy z niczego wpada bramka, bo to był pierwszy ich strzał na bramkę i jest 0-1 i drużyna zawsze wtedy dostaje jakiegoś takiego gonga i musi się odbudowywać. Dlatego tak jak Piotr wspominał, to nie jest łatwa rzecz, że musimy ciągle gonić ten wynik, tak jak z Radomiakiem i teraz. No, dlatego ja mówię, oni potrafią w piłkę grać, jest nas trochę mało, nie mamy żadnej możliwości jakiegoś, żeby ktoś odpoczął, 3-4 chłopaków z kontuzjami, ale tak to wyglądało. No i przenosimy się jeszcze do tego, co w drugiej połowie, między innymi 57 minuta, słupek dla Gryfa Wejherowo. I Piotr, to było chyba w ogóle zaskoczenie, szczególnie dla golkipera gości, który nawet nie zdążył zainterweniować. I to mogła być chyba wyrównująca bramka, jedna z najgroźniejszych, o ile nie najgroźniejsza wasza sytuacja w tym spotkaniu. No bardzo dobra sytuacja, bo to było bodajże po stałym fragmencie, piłka została wybita i wrzucona ponownie z drugiej linii. Wiem, że dwóch zawodników od nas na pewno było na pozycji spalonej, natomiast nie brali udziału w grze, a Krzysiu Wicki wbiegał jakby w drugie tempo i no, nikt na niego w ogóle nie zwrócił uwagi. Krzychu super chciał to skierować, wiem, że dobrze gra głową. No, chciał to zrobić bardzo dobrze, natomiast no, zabrakło szczęścia i precyzji, bo ta piłka odbija się od słupka, mogła równie dobrze od tego słupka wpaść, wyszła i to na pewno była dobra jakaś taka sytuacja do odbicia. 1-1 w 60 minucie, myślę, że spokojnie byśmy to wygrali. Panie trenerze, jeszcze 73 minuta, a była tam taka wcinka z prawej strony. Nie chcę pomylić, ale bodajże Mońka albo Tomczak dogrywali. Marczak dosłownie z kilku metrów minął się z piłką, wbiegając w stronę bramki. No i kończy, było nie było, ten sezon z tytułem najskuteczniejszego strzelca Gryfa z 8 bramkami na koncie. Ale po tym dzisiejszym spotkaniu troszkę niedosytu chyba zostało co do skuteczności. No na pewno, tak jak już wspominałem, akurat Michał Marczak grał ze złamaną ręką, trenował całe 2 tygodnie i może gdzieś tam to przeszkadzało. Tu jeszcze jedną sytuację zapomnieliśmy, to był jeszcze chyba strzał Krzysia Wickiego w górny róg, w same okienko, bramkarz taką idealną tą interwencję tak, pokazał. Tak, to była bodajże 76 minuta jeszcze. Czyli gdzieś tych sytuacji było dużo, a tą akcję to właśnie akurat Tomczak wszedł, dobrze dograł, chociaż ja mówię, jak już się dogrywa do pustaka, to trzeba widzieć gdzie. A to mi tak zagrał na siłę, I źle. Potem miał drugą akcję chyba po 5-6 minutach, dograł do tyłu, gdzie żadnego od nas nie było, a 6 czekało w piątce. Czyli tych sytuacji było dużo, powinniśmy to spokojnie wygrać, no ale taka jest piłka nożna. No i ogólnie właśnie to, co pan powiedział, czyli dominacja Gryfa, szczególnie w tej drugiej połowie, ale Piotr, patrząc na sytuację z Robertem Chwastkiem, chodzi mi oczywiście o czerwoną kartkę po dyskusji i pyskówce z sędzią liniowym. No i znając też Roberta z takich rozmów okołomeczowych, wydaje się być bardzo spokojnym, opanowanym, wręcz chyba wzorem profesjonalisty, jeżeli chodzi o takie zachowania typowo piłkarskie, no to coś chyba jednak w was siadło, biorąc pod uwagę niektóre może decyzje sędziowskie, niektóre sytuacje stykowe na boisku. No, jeżeli ktoś oglądał mecz, to widział, jak wygląda sytuacja w niektórych zdarzeniach boiskowych. Sędzia co innego mówi do nas przed meczem. Rozmawiałem z nim jeszcze zanim wyszliśmy na boisko. Prosił, żeby nie dać się sprowokować rozwojowi, żeby to jakichś kontrowersyjnych sytuacji nie robić, a on zaczyna sam od pierwszych minut nas prowokować, więc jeżeli gwizdałby w obie strony takie same rzeczy, nikt by nie miał pretensji. Natomiast dostaliśmy dzisiaj 6 żółtych kartek. Mateusz Gerke skacze do głowy swojej kartkę. Ja
robię ślizg, blokuję strzał, dostaję kartkę. Robert jest ciągnięty przez pół boiska, później ktoś się dziwi, że ma pretensje do sędziego, że używa jakichś wulgarnych słów. No nerwy puszczają, my jesteśmy ludźmi, natomiast sędzia udaje pana świata, bo ma żółte czy czerwone kartki. No to uważam, że tak się nie powinno robić, tym bardziej, że jeżeli by był mądrym człowiekiem, to by sobie to odpuścił, bo to jest ostatni mecz sezonu, on robi komuś krzywdę na przyszły sezon. I co mu to dało, że jego duma została urażona? Powiedziałem mu to po meczu, no nic nie zmienimy, no niestety tak było, nie inaczej. My równie dobrze robimy błędy na boisku, jesteśmy tego świadomi, no ale no sędzia naprawdę, no dzisiaj był taki, nie pomagał, że tak powiem. Tyle o pracy sędziów, a trochę już wybiegając w stronę podsumowania tego całego spotkania, panie trenerze, możemy podsumować to, co pokazał rozwój Katowice, szczególnie w tych początkowych fragmentach, jako typową śląską piłkę. No było sporo tej zaciętej gry, było szybkie przerzucenie piłki do przodu, gdzieś nawet często przecież momentami grali długą piłką, co może dla oka nie było zbyt ładne, ale gdzieś jakieś zamieszanie robiło. Typowy śląski zespół, czy po prostu rzucili wszystko, co było i tam o jakiejś takiej typowej szkole grania nie ma mowy, a po prostu wykorzystali to, co mieli? Nie, typowo śląskie granie. Rof Rybnik podobnie grał, Rozwój tak gra. To są wszystko chłopacy nie ostawiający nóg i jak już wracaliśmy nawet do tego sędziego, przecież jeszcze Mońkę przy samej naszej ławce rezerwowej Przemka gonił od połowy boiska. Z tyłu krzyczeli mu obrońcy, wytnij go, przewróć go. Gonił go przecież 10 metrów, z tyłu poszła kosa, Przemek jakoś się tam pozbierał. Bez kartki, bez konsekwencji, ale to jest właśnie ich charakter. Nie odpuszczaj, dobij, przebiegnij. No i tak grają, ale myślę, że my nie byliśmy im dłużni. W drugiej połowie trochę przestawiliśmy ten skład, zaryzykowaliśmy, graliśmy z tyłu 1-1. Piotrek wszedł do pomocy, żeby tych piłek więcej przytrzymać, bo do przerwy nam to jakoś tam nie wychodziło. Jackowi jako dzisiaj mecz nie wyszedł za bardzo. Ta dziura w środku była za duża. Nadziewaliśmy się na kontry i dobrze, że do przerwy tylko 0-1 było. To jeszcze korzystając z okazji, że widzimy się dzisiaj po raz ostatni w tym sezonie, bo przecież ostatnia kolejka za nami, spróbujmy może jeszcze podsumować w ogóle cały sezon, całą rundę wiosenną. Dla pana ta runda wiosenna, taka spędzona na samodzielnym stanowisku szkoleniowca po odejściu Mariusza Pawlaka, była tak naprawdę jaka? Była udana, była zaskakująca, na pewno emocjonująca, to wiemy. Ja jestem takim typem człowieka, żebym chciał wszystko wygrać, więc jak patrząc na te wygrane i przegrane, to na pewno nie była dobra, ale tak jak mówię, nie będziemy się tutaj ciągle tu tłumaczyć, że kontuzje, że wąska kadra, dlatego no, cel był do zrealizowania, cel był utrzymać zespół w drugiej lidze i to wspólnie z chłopakami, tak jak mówię, z działaczami, kibicami zrealizowaliśmy i teraz tu patrzeć, jakby mogło być, czy lepiej, czy gorzej. Dużo nam nie brakowało, bo w każdym meczu nie było przeciwnika, żeby w tej rundzie nas dominował i nas zlał i powiedzieliśmy, przepraszamy, że tu gramy. Tak? Może gdzieś w siatce tak nam nie szło, ale w 36 minucie do szatni dostajemy karnego, którego w ogóle nie było. Nie? Czyli to nie jest łatwa sytuacja. Nie? Jedziemy w 12 i jeszcze nas się tak traktuje. Czyli ten sezon dużo nie brakowało. Gdybyśmy może byli wszyscy w komplecie, to może byśmy w puszczy, ja nawet tak śmiem twierdzić, że gralibyśmy może o to czwarte, trzecie miejsce. Piotr, patrząc tak troszkę szerzej na ten cały układ spotkań, układ tabeli, można pokusić się o takie stwierdzenie, że może o wszystkim zaważyły tak naprawdę mecze, w których nikt na was nie stawiał, czyli wygrane tutaj na początek wiosny z Odrą Opole, z Rakowem Częstochowa. Jakby to podsumować, jakby to rozłożyć na czynniki pierwsze, to były te punkty, które dziś mogłyby się okazać brakującymi. No ta liga jest na tyle równa i nieprzewidywalna, że no... To tak bywa. Zaczęliśmy bardzo dobrze tą rundę od zwycięstw na wyjeździe, gdzie wiedzieliśmy, że idziemy na bardzo ciężki teren dookoła brzegu. Później poprawiliśmy u siebie Raków. Nie wiem, czy ktoś dawał nam, obstawiał, że zdobędziemy 6 punktów w tych dwóch meczach i to dało jakiegoś kopa i oddech na pewno też w tabeli. No ale wiedzieliśmy, że na pewno gdzieś też się potkniemy, bo to mówię, nie byliśmy aż na tyle mocnym zespołem, żeby tą ligę zwojować i wygrywać wszystkie mecze do końca. Mieliśmy taki moment na pewno, że mieliśmy dobrą serię, ale przyjechała Olimpia Elbląg i sprowadziła nas szybko na ziemię. Zabrakło pewnie wielu rzeczy, ale też zdawaliśmy sobie sprawę z własnego potencjału, dlatego też tam nie marzyliśmy nie wiadomo o czym. Celem było utrzymanie. Na pewno nie przyszło to łatwo, ale tutaj trzeba oddać i trenerowi i wszystkim w koło, że wierzyli w nas. Trener od początku nowego roku powtarzał nam, że w nas wierzy, pompował, że tak powiem, z dobrym skutkiem. Panie trenerze, tak już sobie gdybając o tym, co by mogło być, co by się inaczej potoczyło,
Mogło być też tak, że gdyby była kadra trochę szersza, gdyby nie było tych kontuzji, gdyby sytuacja kadrowa wyglądała zupełnie inaczej, to Gryf mógłby dowieść w tym sezonie nawet paradoksalnie swój najlepszy historyczny rezultat, czyli powyżej 11 miejsca w drugiej lidze? Myślę, że tak, bo jeżeli wracamy do tych naszych początkowych meczy, to nie zapominajmy, że z ławki rezerwowych wchodzili chłopacy, którzy strzelali bramki. Tak było Robert Chwastek z Odrą Opole, wchodził z Jakowem Częstochowa Czerwiński, czyli tak, i Paweł Czychowski, mieliśmy siłę, na ławce była siła i dlatego jak ktoś gdzieś coś miał problem, wchodzili chłopacy, którzy nawet nie, że osłabiali, oni nawet ciągnęli nam tą grę i to tak nam funkcjonowało, tak było w Warszawie i te wszystkie wygrane, to nie był przypadek, oni byli dobrą drużyną, tylko się nam to wszystko posypało, no bo kto przypuszczał, że Paweł Czychowski nam się posypie, tak jak już wymieniliśmy, no pół drużyny i to tacy chłopacy, którzy mogli to ciągnąć, tak. I dlatego na pewno patrząc na tą całą ligę, na tą naszą rundę, przed nikim nie baliśmy się, nie mieliśmy respektu i każdy nas szanował. Wiedzieli, że ciężko się tu z nami gra. Co na dobrą sprawę stanie się teraz w ciągu tych najbliższych tygodni z tym zespołem? Wiemy, że było kilka wypożyczeń, jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o licencję, ale tutaj zarząd gdzieś tam w takich kuluarowych rozmowach zapewnia, że kwestia odwołania, może uda się to wszystko dopiąć, ale trzon drużyny da się utrzymać? Jak to wygląda, jakie plany w ogóle z takich najświeższych? Nie wiemy. My się umówiliśmy z chłopakami na środę i piątek, że jeszcze będziemy trenować, czyli działacze mają ten tydzień czasu, chłopacy też, bo nie ukrywam, że na pewno paru z nich jakieś tam propozycje ma, będzie chciało odejść, może zostać. Myślę, że my tak dobrą robotę wspólnie tutaj wszyscy wykonaliśmy, nawet z wami, z tą tutaj piękną konferencją prasową, że ten wynik idzie w świat i ludzie nie traktują już Wejherowa, o kurde, co tam się dzieje, tak? Myślę, że będzie chciało dużo chłopaków przyjść tutaj grać w piłkę, bo widzą, że tu można się wypromować. Była telewizja, były mecze, cała Polska nas szanuje. Ja to sam odbieram, jak ja jadę gdzieś, przychodzą obcy ludzie, gratulują, rozmawiają z nami, czyli jest tu dobra robota wykonana. Tylko teraz trzeba iść za ciosem, żeby nie usypiać węża i powiedzieć fajnie jest, jakoś to będzie, bo nie będzie. Teraz się nam udało. W zeszłym roku nie udało się, ale tam jakimś cudem, bo Zawisza, tak? I dlatego, żeby, mówię, działacze się nie zdrzemnęli, żeby nie myśleli, a to będzie, to się da, to się zrobi, nie zrobi się, bo ta druga liga, ja zawsze krytykuję nawet Ekstraklasę, ale ta druga liga mi się podobała. Jest organizacyjnie mocna, są silne drużyny, fajnie to wygląda, a my takie biedaczki małe. I dlatego muszą nam niektórzy ludzie jeszcze troszeczkę pomóc. Ja wiem, że pomagają ile się da, ale to może być za mało. I dlatego, czy tu będzie Piotr, czy tu ja będę na drugi sezon, nie wiemy na dzień dzisiejszy, nikt nic nie wie. Ale myślę, że gry w Wejherowo nie zginie, a my tą naszą pracą zachęcimy nawet innych. Bo to warto, warto chyba za 4 czy 5 lat będzie stulecie klubu, nie? Czyli jakaś w 2021 roku. Tak, czyli jakaś perspektywa jest i myślę, że chłopacy, tu już Piotr jest najdłużej, tą robotę wykonują i tymi małymi krokami, bo my już jesteśmy tutaj takim, no, pewniakiem w tej drugiej lidze, tak? Już się nikt nie pyta, gdzie to jest, jak tu się dojeżdża, nie? Wszyscy wiedzą, no ci jeszcze błądzili dzisiaj, ale już potem będą wiedzieli, tam jest kawał zespołu, tam trochę trzeba zdrowia zostawić i każdy to podkreśla. Na konferencjach prasowych, jak słuchamy tych trenerów, to każdy mówi, oho, ho, to nie są frajerzy. Nie? I to się nam udało zrobić, ale nie możemy się zdrzemnąć, a szczególnie działacze, i powiedzieć, oni sobie poradzą, bo możemy sobie nie poradzić. Piotr, to jeszcze zamykając w ogóle temat tego sezonu, który przecież już za nami, próbując podsumować całe te rozgrywki w krótkich słowach, jak byś to opisał? Pod względem gryfowej herowo oczywiście. No, że cel został osiągnięty na pewno. Cel został osiągnięty. Każdy liczyłby na więcej, my też. Ja jestem tutaj już szósty rok i zawsze zaczynaliśmy od jakichś sukcesów, awansów, pucharów, poprzez spadki i zawsze jest taki ten roller coaster i chciałoby się więcej. Chciałoby się więcej na pewno. Myślę, że niewiele trzeba na tą ligę, żeby powalczyć. Naprawdę tutaj awansują trzy zespoły, czwarty jest baraż. Dorzuci trochę jakości, wsparcia. Wiemy, że miasto nas wspiera. Trochę, mówię, jakieś większe nakłady. No 50-tysięczne miasto zasługuje, myślę, że w Wejherowie musi być druga liga przynajmniej, na dobrym poziomie, bo mówię, to niewiele trzeba, żeby powalczyć, nie mówię od razu o awans, ale o tą górną połowę tabeli i żeby te mecze się ciekawie oglądało, a żeby nie drżać po prostu w każdym sezonie o to, czy się utrzymamy, czy nie, bo myślę, że można to spokojnie zrobić, a mówię, chłopacy, którzy tu są, czy trener, czy wszyscy są na tyle ambitni, że da się to pogodzić wszystko. No i to by było na tyle. Dojechaliśmy do końca tego maratonu, zwanego też piłkarską drugą ligą. Za nami 34 spotkania. Spotkania, po których się cieszyliśmy, spotkania, po których się smuciliśmy, ale najważniejsze, że względem tego, co w tabeli, względem tego, co na boisku, Gryf Wejherowo zostaje w drugiej lidze na następny sezon.
Tyle na dziś i tyle na ten sezon, a ja dziękuję bardzo moim gościom, trener Jarosław Kotas. Dziękuję. I Piotr Kołc. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia już w przyszłym nowym sezonie rozgrywkowym drugiej ligi.